Konrad, jesteśmy obecnie na plantacji maliny, świeżo co założonej. I właśnie tu możemy zobaczyć przykład ściółkowania naszą agrotkaniną, agrolą czarną. Co mógłbyś na ten temat powiedzieć? To jest to, co już się sprawdziło? Przetestowałeś? Tak, to jest to, co się sprawdziło. Teraz mamy drugi blok malinowy w tej, można powiedzieć, samej technologii, jeśli chodzi o tkaninę agrola. Przede wszystkim tkaniny używamy do przykrycia zagonu, na którym stawiamy doniczki. U nas uprawa maliny jest w doniczkach, także ona nie musi być, ten zagon nie musi w ogóle przepuszczać wody. Chodzi nam o to, żeby tu było bardzo, bardzo mocny materiał, żeby on był na lata. Doniczka na tym sobie stoi, chwast nie przerastają, jest super. Drugą sprawą, gdzie używamy tkaniny, tak jak widzisz, po której stąpamy, wykładamy sobie międzyrzędzia od nóg. Dlatego, żeby nam tu po prostu nie rosły chwasty. Bo jeśli chodzi o tamte rządki, te środkowe, tam jak najbardziej możemy to mechanicznie przejechać ciągnikiem, jakoś to zniszczyć. Bo jest odpowiednia szerokość. Jest szerokość, tak. Tutaj już tego tak naprawdę zrobić nie możemy. Tak. A plus tego jest też taki, że tutaj jak chodzą ludzie, zbierają z wózkami maliny, mają równą powierzchnię do chodzenia, chwasty nie rosną, też chwasty, jeśli chodzi o uprawy w tunelu, też wpływają na wilgotność całego mikroklimatu, także tutaj to jest tak jakby też potrzebne do tego, raz, żeby nie pielić, żeby było czysto, a dwa, do mikroklimatu. Nie? Czy kolor myślisz, że ma znaczenie, czy nie gra akurat tutaj większej roli w przypadku maliny? Kolor też pewnie będzie miał znaczenie. My tu akurat mamy czarną, bo czarna po prostu bardzo dobrze nie przypuszcza chwastów, czyli jest pod nią chwasty nie rosną. Staraliśmy się kiedyś nad białą, tak? Ale tak naprawdę trzeba by zrobić to ewentualnie czarno-białą. Białą do góry, czarną do, żeby nam jednak te chwasty nie rosły, bo pod całą białą jest obawa taka, że jednak te promienie słoneczne tak, będą dochodziły. I to już nie będzie tego. Jest takie małe ryzyko. No. Tutaj można było też tonizować pod takim względem, że czarna będzie bardziej nam jakby te promienie słoneczne przyciągała, będzie nam podwyższała temperaturę też, tak? Zdecydowanie. Biała będzie miała inny, jeśli chodzi o inny oddźwięk, jeśli chodzi o światło, tak? Ale jak coś, to będzie czarno-biała, białą do góry, żeby ewentualnie było tych promieni słonecznych trochę więcej.